Zapisz cyframi liczbę 645 584 462. Rozwiążemy to zadanie krok po kroku. W pierwszej części mamy do zapisania 645 milionów. Pomyślmy o tym, zaznaczmy tą pierwszą część. To nie jest 645, tylko 645 milionów. Milionów. Inaczej to jest 645 milionów, czyli razy 1 milion. Razy 1 milion. 1 milion to 6 zer. Jeżeli to pomnożymy, wyjdzie nam 645 milionów, czyli 645 i 6 zer. Mamy pierwszą część. Robimy to powoli, żeby każdy miał szansę zrozumieć. Jeśli zrozumiecie, co tu chodzi, będziecie takie liczby zapisywać bardzo szybko. Weźmy teraz drugą część. 584 tysiące. Ponownie, to nie jest 584, tylko 584 tysiące. Czyli to inaczej. 584 razy 1000. 1000 to 1 i 3 zera. To jest inaczej. To inaczej 584 tysiące. Czyli 584 i 3 zera. Ostatnia część. To 462. 462. 462 razy 1 to po prostu 462. Liczba, którą mamy zapisać w tym zadaniu, to suma tych wszystkich liczb po prawej stronie. Dodajmy je. 2, 6, 4. 4, 8, 5. 5, 4, 6. Czyli tak będzie wyglądała ta liczba zapisana cyframi. 645 milionów 584 tysiące 462. Możesz też zwrócić uwagę, że tutaj na początku mieliśmy miliony, a milion musi mieć na pewno 6 zer. Zatem, gdybyś napisał 645 i miał w pamięci, że dalej musisz zapełnić 6 miejsc, tak, bo milion ma 6 zer, to możesz zapisać liczbę szybciej. Piszesz 645 i pamiętasz, że to miliony, zatem musi być 6 miejsc po tej liczbie uzupełnionych, czyli jeszcze 6 liczb do napisania. Dalej mamy 584 tysiące. Piszemy 584 tysiące, muszą mieć jeszcze 3 zera, 3 miejsca do uzupełnienia i 462.